W najbliższy czwartek w Dzierżoniowie będziemy mogli oglądać na żywo czołowych szczypiornistów z Ligi Polskiej, Ukraińskiej, Białoruskiej i Rosyjskiej. Dokładnie 15 sierpnia startuje jubileuszowy 10. Międzynarodowy Memoriał Jerzego Klempela piłki ręcznej mężczyzn. Ten turniej organizowany jest w Dzierżoniowie ze względu na wyjątkowego szczypiornista, jakim był Jerzy Klempel, który tutaj spędził część swojego życia, grał w barwach dzierżoniowskiego zespołu. Do hali imienia Jerzego Klempela zjeżdżają się ekipy takie jak KS Azoty Puławy, MMTS Kwidzyń, Zaria Kaspija, Motor Zaporoże, ZTR Zaporoże, HC Gomel i wiele innych. W sumie w zawodach weźmie udział 12 drużyn. Memoriał Klempela to chyba najsilniej obsadzony turniej klubowy w Polsce w piłce ręcznej, rzecz jasna. W tym roku będą rywalizować w nim zespoły z Polski, Białorusi, Ukrainy i Rosji. Zapraszamy od czwartku do niedzieli, a te ostatnie, najważniejsze, najbardziej emocjonujące mecze, sobotni i niedzielne razem z finałem, będzie można oglądać za pośrednictwem strony www.dzierżoniów.pl i to jest pierwszy raz, kiedy przeprowadzamy taką transmisję live z wydarzenia organizowanego w naszym mieście. Liczymy, że spotka się to z dużym zainteresowaniem. Kiedyś transmisja na żywo, nawet przez internet, wiązała się ze sporymi kosztami. Obecnie nie są to już gigantyczne sumy, więc miasto postanowiło zafundować fanom szczypiorniaka dodatkową atrakcję. Myślę, że możemy spróbować wybadać zainteresowanie i jeśli spotka się to z zainteresowaniem mieszkańców, to myślę, że w kolejnych miesiącach, w kolejnych latach będzie takich transmisji coraz więcej, a w przyszłości na pewno będzie to standard. Aby oglądać mecze na www.dzierżoniow.pl nie trzeba ściągać żadnego programu. Wystarczy wejść na stronę miasta 17 sierpnia i w zakładce Informacje kliknąć w newsa pod tytułem Memoriał Klempela Live, a potem włączyć play. Życzymy emocjonującego odbioru.